Tytuł zasłużonego dla miasta Jeleniej Góry otrzymali Ligia Jamer, Jan Rokosz, świętej pamięci Grzegorz Jędrasiewicz, Henryk Chemicz, Julian Gozdowski, Tadeusz Gajewski, Zuzanna Dziedzic, Zuzanna Turwanicka, Wawrzyniec Pióro, Eugeniusz Ragiel, Edward Masełko, Zespół Wokalny Sybiraczki i Kresowianie, Szkoła Podstawowa nr 13 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 imienia Stanisława Staszica. Dorobek ich życia świadczy o tym, że zasługują na przyznane tytuły. Zresztą na sesji Rady Miejskiej nie było jakichś kontrowersji co do tych osób. Skoro już zaistniałam, to trzeba ten głaz pchać do góry przed siebie. Nie ma innego wyjścia. A taka pozytywistyczna praca u podstaw to jest społeczne działanie dla wspólnoty, chyba przyświeca wielu. W związku z tym bardziej dziękuję, że mnie wyróżniono. Ja swoją przygodę rozpocząłem z Jelenią Górą w 1973 roku w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej, w której również podjąłem takie pierwsze działania w zakresie działalności zawodowej, pozazawodowej oraz społecznej. Mistrzów Polski wychowałem dużo na Dolnym Śląsku. Podczas przemówienia wyjątkowo wzruszył się Julian Gozdowski. Przyjmę to w imieniu tych wszystkich dzieciaków, bo myśmy byli dziećmi kiedyś też, przepraszam bardzo. I w imieniu tych wszystkich dzieciaków 1945 roku, którzy byli w Sobieszowie. I myśmy tworzyli pierwszą historię szkoły w Sobieszowie. I jeżeli bym mógł to, co dzisiaj otrzymam, przekazać wam wszystko, wam koledzy, koleżanki. Najpierw Sobieszów, później Cieplice, pełna życiowa zadyma, bo tych pomysłów Juliana Gozdowskiego to naprawdę setki, jak nie tysiące. No i w tej chwili najwyższy czas, żeby taką nagrodę dostał. Z kolei nagrody miasta przyznano Lucynie Kornobys w dziedzinie działalności społecznej, Janisławowi Hillerowi w dziedzinie kultury i sztuki oraz Mirosławowi Wieczorkiewiczowi w dziedzinie sportu i turystyki. Wręczono także nagrodę w dziedzinie oświaty i nauki, którą przyznano Szkole Podstawowej nr 2 imienia Bolesława Chrobrego. Pasja, zaangażowanie, przywiązanie do swojego miasta, często również powołanie, to mianownik cech wspólnych wyróżniające osoby, które otrzymały tytuły i nagrody podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.